spodziewać się, że panu pytanie do tych mundurowych. Czy są jakieś może nie pytanie, ale obiecałem twórcę, że się wyżalę, że tak powiem. Nie konkretnie na nasz, od razu nie konkretnie na nasz komisariat, bo to się nie na czym stało. Twórca ukradł mi telefon. Trzy razy była na komisariacie, mówię nie konkretnie na czym. Trzy razy się wyczekała po godzinie. I na zasadzie takiej godziny pyta się pana, co dalej. Mówi, proszę panu, nie wiem, ile to będzie trwało. No więc po godzinie wyszła stamtąd. Była drugi raz. Było dokładnie to samo. Za trzecim razem powiedzieli, że przyszła wieczorem, więc przyszła wieczorem. I niestety została dokładnie tak samo potraktowana, więc gdy generalnie nie zgłosiła się, tej kradzieży telefonu. Podobna sytuacja jest z kradzieżą samochodów. Ja mówię, to tak niestety trwa długo zgłoszenie, bo brat ukradł samochód, nie tej chwili, bo już mówię o wszystkim, że też niestety to tak długo trwało, że ja przypuszczam, ten samochód, zanim cokolwiek ruszyło, był już albo na Słowacji, albo na Ukrainie. To jest jeszcze jedna taka przykra rzecz, bo to mnie spotkało, długo o tym nie mówiłem, pierwszego w Sylwestra mój bratanek popełnił samobójstwo. I bratowa, dzwonił telefonem do bratowej, bratowa dość szybko pojechała na policję, na szeroką akurat. I zanim ją się tam, zanim zajęto się całą sprawą, pierwsza policja ją traktowała bardzo źle, tak nieprzyjemnie, a to wiadomo, sytuacja dla matki bardzo nieciekawa. Jak już któryś się zaczął z policjantów tak widzieć, że coś jest nie tak, zaczął się interesować, niestety to było poparte. Mając telefon, można było tego człowieka namierzyć bardzo szybko i może by się udało uratować. No. W każdym razie generalnie to są takie żale, że niestety pracujecie bardzo powoli i tak tych ludzi traktujecie bez empatii. No nie powinno tak być. No, taki zostaje niestety niesmak. No. Mam nadzieję, że u nas w komisariacie jest lepiej. Dziękuję. Jadącego z Wąskiej, wykorzystują pas dostępny prawo, żeby zmienić go i jechać prosto do centrum miasta. I to jest nagminnie w godzinach 15.30 i chyba w różnych godzinach jest to wykorzystywane. Czyli nie można, powiedzmy mówię, profilaktycznie dyscyplinować ich poprzez patrole i karać za niestosowne i nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego w stosunku do osób, które zachowują się prawidłowo. To moja prośba. Ja do Straży Miejskiej mam taką prośbę. Wiem, że będzie, która od dłuższego czasu, albo bardzo dłuższego, ruch ulicy Sosnowieckiej, stary spalony dom. Nieporządek, który tam jest, przeraża chyba wszystkich, którzy tam muszą patrzeć na to. To jest jeden temat. A gdzie tutaj, konkretnie ten dom jest? Ruch Sosnowieckiej i Ojcowski. Ojcowski. Spalony dom, wokół domu zjawisko śmierci. Dom jest niezamieszkały. To nie jest problem z właścicielem, ale jeśli nie właściciel, to może miasto zastępczo posprząta już jakimś szczytem. A może nie właściciel, bo są. Nie ma spadkobierców ustalonych, także jest. I drugi temat to jest ulica Ojcowska na wysokości ulicy Stawowej, działka niezabudowana, też wysypisko śmierci. Tu akurat właściciel jest poza Krakowem, tak myślę, że należy go po raz kolejny poprosić o posprzątanie. I to jest tyle, jeśli chodzi o Straż Miejską. I jeszcze mam do policji jedną prośbę. Mogę? Już? Zgłaszam swoje. Już rozmówiłem. Ulica Chełmońskiego, Listermachów, toczące się budowy dosyć mocno nasiliły się transport samochodów ciężarowych w tym rejonie. I jeśli bym mógł prosić o jakieś patrole, przede wszystkim ograniczenie tonażu, które tam jest, jednak te pojazdy nadal w większości nie posiadają zezwoleń, może to by ich troszeczkę poskromiło. Prędkość i tonaż. Tam niestety dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem właśnie dużych pojazdów. Tyle. Dziękuję. Dziękuję pani Asia, to pan. Ja z wczorajszego dyżuru był pan, który po wszystkie się maszki, że bardzo jest brudno, jeżeli można powiedzieć. Ale gdzie konkretnie? Wzdłuż całej Kobrzeckiej i się maszki. Ale na ulicy czy? Na ulicy, więc dlatego nie wiem, kto jest tam zarządcą, trzeba to ustalić. Ulica się maszki? Dobrze.
komendancie, ja mam z panem taką prośbę, bo ja zgłaszałem panu przekraczanie na względzie prędkości na ulicy Gajów, to nie? Tam nie ma pomocy i mieszkańcy do mnie zgłaszają w dalszym ciągu, że praktycznie ani razu nie widzieli pojazdu ruchu drogowego. I ja bym prosił jednak, dlatego że tam jest droga aktualnie, są duże dziury i po prostu te samochody jeżdżą, jak są mieszkańcy, no w polach uciekają, bo się boją, żeby się krzywda nie stała. Także bardzo uprzejmie, żeby jednak tam się pojazdu wchodzić. Ja do pani ze Straży Miejskiej. No, śnieg zeszły i okazało się, że znowu mamy zaświecone pobocza Białuchy, przykład cena przeciwko Placu Grabowskiego. Praktycznie rzecz biorąc jest to jeden wielki śmietnik. Gdzie? Przy której ulicy? Kładka Opolska na Żabinie, schody. I cała skarpa jest... MPWiK stoi na takim stanowisku, że oni nie będą tego sprzątać i nie mogą się dogadać z MPO. Ale no mnie to nie interesuje, proszę panią, bo jeżeli potraficie po prostu gonić staruszki z pietruszką, to może również kiwnąć, bo tam jesteście bardzo aktywni. Babcie, które sprzedają swoje płody z działek, to poza tym... Ale takiej interwencji to już od lat nie było. No nie wiem, no przed Placem Imbramowskim, przy tym był sam świat. Generalnie apel do Straży Miejskiej, myślę, że jest o tyle słuszny, że mimo, że są to jednostki miejskie i trochę się migają, czy też nie tyle miejskie, co współpracujące z miastem, jak MPWiKa, to trzeba od nich zaegzekwować może właśnie szczególnie, bo one generują niekorzystny wizerunek dla miasta i dla państwa ludzi. Mogę coś powiedzieć w tym momencie? Już zaraz Kamila. Natomiast jeśli chodzi o interwencje te na Placu Grabowskim, to one rzeczywiście się zdarzają. Nie wiem, odkąd nie było ostatniej takiej interwencji, ale ja temu jak byłem kupić coś na Placu Grabowskim, byłem raz chyba, dwa, widziałem taką interwencję. Nie mówię, że one są złe, ale jeśli się udaje takie realizować, to te trudniejsze też prosimy realizować. Proszę. Ja nie mówię, że my tego nie będziemy realizować, tylko mówię, jak sprawa wygląda. Otóż nie jedne brzegi rzeki mamy tutaj u nas w Krakowie, nie tylko w tej dzielnicy. Ja mam przykre doświadczenia na przykład z sądu. Ja wiem, jak sąd postępuje. Kiedy skierowaliśmy wniosek do sądu przeciwko zarządcom z MPWiK, sąd ich nie skazał, uniewinnił wręcz. Bo oni wykazali, że nie mają na to pieniędzy i dalej było nieposprzątane. To tylko tak na marginesie. Ja nie mówię, że my się tym nie zajmiemy. My tego nie posprzątamy, no bo nie mamy takich możliwości. Na Radzikowskiego jest taka nowa budowa, Matejek buduje budynek, tam w czasie budowy i do niedawna stał piękny, wielki świerk, znikł. Nie wiem, czy oni mieli pozwolenie na to, nie wiem, bo ja nie jestem... A my nie wydajemy pozwolenia. Ja wiem, można sprawdzić, czy mają pozwolenie. Jest piękny, on nie przeszkadzał, w czasie budowy część tego został ścięty, znikł. Taki świerk, wiecie, bo... 200 lat. A to było zgłoszone do naszego dyżurnego? Nie zgłoszone. To zgłoszone. Właśnie jest zgłoszone do pani. Bardzo prosimy o podjęcie telefonu. Ulica Radzikowskiego. Chciałabym tylko powiedzieć wyjaśnienia, że ciekami wodnymi w gminie Kaczyk nie zajmuje się MPWiK. Przed Słowiczą jest taka nowa budowa, Matejek, deweloper. To został piękny, mieszkam. Tak, i znikł, no nie ma. Tak, w szanowej budowie, ta nowa szkoła, zobaczcie, to znikł. Wie pani, kiedy ma od nas pierwsza szkoła na kolejce? Panie Marku. Nie przeszkadzał, jak wątpowali, nie przeszkadzał, tego na ryzyku. Nie.
wprowadzenie małopolskiej platformy sprawiedliwości jako zapis za 5 milionów, tak do wszystkich policjantów trzeba robić. Każdy może otwierając sobie pośrednią zewnętrzną, zapoznać się z wizerunkami tego uchwalonymi. Nie zawsze się uda jej rozpoznać. To w tym bardziej pewnie nie znając szczegółów mogą być takie, że mimo utrwalenia jej wizerunku też trudno mi się odnosić do jakości tego. Znaczy nie, ja tutaj nie tyle się chciałem poruszać po dokładnym temacie, co znaleźć odpowiedź na pytanie, bo być może na kolejnym spotkaniu dostanę znowu takie odpowiedzi. Zresztą policjanci po tego typu zdarzeniach starają się sami poszukiwać. Tam są zamontowane kamery, szukają administratora, ktoś się zajmuje tym zapisem monitoringu, zabezpieczają, bo czasami jest to tylko atrapa, czasami jest zapisem, czasami do zapisu, więc my poszukujemy, jeżeli ktoś do nas również przynosi taki program na kurczę, na standardy, nie zawsze do zapisania zapisać, to stanowi normalny dowód w postępowaniu karnym. Dobrze, dziękuję w takim razie. Nie widzę więcej zgłoszeń, w takim razie przechodzimy do kraju. Chyba, że właśnie coś odnosiło. Tak, dobrze. No właśnie oczywiście tam trudno mi się odstosunkować do sposobu organizacji dyżurów zdarzeniowych na innych komisariatach, natomiast jako przedstawiciel policji uwagi do serca i do rozumu przyjmuję. Natomiast na naszym komisariacie organizacja dyżurów zdarzeniowych polega na tym, że od godziny 8 do 20 pracowników stricte dyżurnych jest dwóch, które przyjmują na rozwoju zdarzenia, a natomiast od 8 do 22 jest cały wydział kryminalny. W przypadku na boku tego typu zdarzeń są kolejni policjanci kierowani do przyjmowania zawiadomień. Osobnie inni policjanci przyjmują zawiadomienia o wykroczeniach, kolizjach, więc myślę, że tutaj ten czas oczekiwania też może się różnie zdarzyć. Czasami jest dużo zdarzeń wyjazdowych, więc tego pracownika do godziny tak po prostu nie ma. Zapraszam na komisariat, jeżeli córka nie zgłosiła, jeszcze zapraszam. Na każdym komisariacie może zgłosić, nie zawsze. Ja wiem, że na Królewskiej była, trzy razy była. Trzy razy ją, tak powiem, zbywali, a Bratowa była na Szerokę. Trzeba właśnie, bo traktowali też tak, no to Szanowni Państwo, proszę o ciszę. Często przekazywane telefoniczne o możliwości zagrożenia życia człowieka, nawet przestawienie się na własne życie, to są priorytetowo traktowane. Dokładnie, to powinien błyskawicznie robić. Tak jest. Zresztą lokalizacją telefonów komórkowych też nie jest tak różowo, jakby się wydawało, ale no, z tego typu czynności w pierwszej kolejności się wdrażać. Można spróbować. Tak, oczywiście. Więc tutaj, tak jak mówię, te uwagi i komendantowi czwartego, i komendantowi pierwszego komisariatu przekażę. Natomiast jeżeli chodzi o przyjmowanie zawiadomień o kradzieży samochodu, to też proszę pamiętać, że w momencie przekazania pierwszej informacji idzie już komunikat na wszystkie pracujące radiowozy w mieście o kradzieży samochodu, jego koloru, numeru rejestracyjnego. Ponadto w krajowym systemie informacji policji ten samochód już jest rejestrowany. A cała procedura przyjmowania zawiadomienia, no to niestety jest kodeks postępowania karnego. My musimy to zrobić tak, jak mówi kodeks, więc to jest wtórne, znaczy to są działania procesowe, a wcześniej ruszają działania wykrywcze. Więc to nie jest tak, że ten samochód jest... Nie znaleziono po prostu. Z wykrywalnością kradzieży samochodu jest coraz lepiej, ale jeszcze nie. Kolega z tej pracy. No niestety go nie zdarza. A jeżeli chodzi o tę cechę Morskiego, Gai i Sztelmachów, nadmierne prędkości i przekroczenie ponoru, byśmy oczywiście występowali do Wydziału Drogowego Komendy Miejskiej. Ponownimy prośbę. Ja osobiście będę rozmawiał z panem Wielkiem, jak również rozmawiałem też z Inspektoratem Transportu Drogowego. Też tam oficjalne pismo skierowałem. Ponownie prośbę o ten tonaż. Znaczy to na silny, no na pogodę i końcówkę budżetu. No to byśmy tam rozmawiali, że ten główny wykonawca ma zezwolenie, po wykonawcy z niego nie wiem, bo mają jakieś celuszki, żeby tutaj podziałać w tym kierunku. Ponownie. Dziękuję bardzo.